Słowo Boże mówi, że umysł spokojny zapewnia ciału życie. Kiedy zapytałem takiego człowieka, mówię, jak myślisz, co zapewnia życie twojemu ciału? On powiedział, Chrystus. A będzie też niezgodny z Pismem Świętym. To niezgodne z Pismem Świętym. Chrystus to zapewnił życie twojemu duchowi, a nie twojemu ciału. Żeby życie płynęło do twojego ciała, trzeba mieć w głowie pokładane wszystko. Można mieć Chrystusa w duchu, a w głowie mieć bałagan i ciało będzie żyło własnym życiem, tak jak nasza stara pralka kiedyś. Jeżeli jesteś odrodzony z Bożego Ducha Człowieka i masz jakiś problem, jakikolwiek problem, to dzisiaj powiedz, Panie Boże, to jest wszystko w mojej głowie. Dałem diabłu przystęp do mojej głowy. Diabeł jest bezradny, kiedy mu nie dasz przystępu. Ale wystarczy, że rzucisz mu ochłap jakiś i on już jest. Słowo Boże mówi, że jak Bóg przeklął węża, to powiedział, na brzuchu będziesz pełzał i prochem żywił się będziesz. Człowiek fizyczny jest z prochu ziemi. Diabeł żywi się wszelką formą, którą człowiek uwalnia, a która nie jest podporządkowana Bożym prawidłom. On to żre. Rzuć mu jakiś system myślowy, który jest zły, krzywy, a on zacznie to żreć i przyjdzie do twojego życia. Tak przychodzi diabeł. A potem się dziwisz, że mam Chrystusa w środku, a moje ciało funkcjonuje źle. Jak będziesz się dziś mówił, powiedz, Panie, ja wiem, że dzieją się złe rzeczy w mojej głowie, bo ja mam problem. I ja dzisiaj nad tym problemem wezmę autorytet. I kiedy ja będę Ciebie uwielbiał, to ja będę Cię uwielbiał, stojąc mocno na Twojej prawdzie. I ja chcę, Duchu Święty, żeby moje myślenie się zmieniało właśnie dziś. Ja chcę, żeby w mojej głowie był robiony porządek. Bo ja chcę, żeby moje ciało na tej ziemi funkcjonowało prawidłowo. Na każdym poziomie. Na każdym poziomie. Bóg odbiera sobie chwałę przez to, że jego człowiek żyje wysokim standardem życia. I to nie jest standard światowy. To jest jego standard. Jego standard. Umysł spokojny daje ciału życie. Możesz każdą myśl mieć tak umocowaną, że diabeł nie będzie mógł jej dotknąć. Nie będzie mógł cię kontrolować. Rozumiesz? Możesz kontrolować swoje myśli. Możesz kontrolować swoje emocje. Możesz to wszystko kontrolować w Duchu Świętym. Bo takie jest prawo nieba. Jest ci dana władza. Masz władzę. A jeśli zaczniesz władać najpierw sobą, to zrealizuje się słowo, które mówi, że więcej wart jest ten, kto opanowuje sam siebie, niż zdobywca miasta. Ludzie opanowujący sami siebie zdobywają narody. Chcesz zdobywać narody? Dzisiaj zdobądź swój umysł. To jest diable, nie dam ci przystępu ani na jeden fragment. Nie dotkniesz mnie. Nie dotkniesz. Nie dotkniesz. Masz nad tym władzę. Ojcze, wywyższamy ciebie. Ojcze, my ogłaszamy, że Twoje Słowo, ono ma w sobie moc, że Twój Święty Duch, on działa przez Twoje Słowo. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś nas, że działasz nas. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Jezus żyje, wiecznie, tak on żyje.
straciła swoją moc. Mamy wolność, wolność, wolność. Jezus żyje wiecznie.
Thank you.
Oh!
Thank you.
który słowem spowodowałeś, że wszystko żyło. Potężny Duchu mocy, wywyższamy Cię ponad każdą naszą myśl. Wywyższamy Cię. Szaka Ty Tu aleazo, tu aleazo, mi amor, mi amor, mi amor.
tłumaczenie tego, co mówił Artur. Zaczęło się tak. Wielki Ojcze, ja dziękuję Tobie, że jesteśmy tutaj w Twoim imieniu. W Twoim, bo Twoja jest łaska. Bo Ty nam ją dałeś. To wszyscy my tutaj jesteśmy, to dzięki Tobie tutaj jesteśmy. Jesteś Alfą i Omegą. Od Ciebie zaczęło się życie nasze. I do Ciebie ku Tobie biegnie. Od Ciebie się zaczęło i ku Tobie biegnie. Od Ciebie się zaczęło i ku Tobie biegnie. Ja dziękuję Tobie, że możemy tutaj zaczynać nowe życie w nowy dzień. Nowe życie w nowy dzień. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Cię. Duch Święty. Wstawia się za Tobą i wypełnione westchnienie. Szaki to dochodzone w Duch Święty.
uczynił mnie. Za grzech niewybrania Boga jako Pana. Módlcie się ze mną i powiedzcie tak. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty mi przebaczyłeś. Każdy mój grzech, Twoja krew oddzieliła mnie dla Ciebie na zawsze. Wierzę, Panie Jezu, że wstałeś z martwych dzisiejszego dnia. Ty, Jezu, jesteś moim Panem.
ale musi się wypełnić. Twoja potężna moc przenika. Uświęty, zdradzaj to, co zostało zniszczone. Zdradzaj. Zdradzaj, Duchu Święty. Abba, Abba. Na autorytetem Kościoła otaczamy Twoją Jezus. Diabeł nie ma władzy nad człowiekiem Bożym.
pracy nad człowieczem waszym. W imieniu Jezusa. Każda od ciemności odchodzi. W imieniu Jezusa. Jeszcze jedna osoba, jeden ewangelista podejście tutaj. Bądźcie się o niego. Wakadana, od ciemności odchodzi. Siła świętego ducha. Życie. On przyszedł, aby jego owce miały życie w obfitości. W obfitości pod każdym względem. Ja wzywam w tej chwili. Kiedyś się w duchu jako płomień. Wzywam cię jako płomień na mnie. Wzywam cię jako płomień na jego ciałem, na jego duszu, jako płomień. Jezus, tak jest. I nie zawiedzie mnie.
wiesz, że chcesz więcej. Jest Duchu Święty. Ja chcę więcej. Ja poszerzam się dziś. Ja decyduję się na to, żebyś zajmował kolejne przestrzenie we mnie. Decyduję się, Duchu Święty. Ja nie wiem, jak będzie. Ja nie wiem, jak będzie. Ja się decyduję teraz. Thank you.
Człowiek służby. Człowiek czynnej służby. Doświadczasz teraz takiego stanu zniechęcenia. Nie chce ci się służyć Bogu. Masz niechęć. Wiesz, że to jest problem w twojej głowie. A jeżeli tak jest, to chcę się modlić się o ciebie. Jeżeli doświadczasz tego stanu na pograniczu depresji, chcę się modlić o ciebie. Jeżeli doświadczasz stanu buntu przeciwko mnie, mojej żonie albo liderom, wyjdź do przodu, będziemy się modlili o was. Możesz mieć takie odczucia, jest taka opresja demoniczna. To jest nieracjonalne. Nie wiesz, skąd to się bierze. Bo chcę, żebyś wyszedł z siebie, będziemy się o ciebie modlić. Bierzemy na siebie ręce. Diabeł atakuje ludzi służby. Atakuje ludzi służby. Ponieważ ludzie, którzy podjęli decyzję, aby orać, zasiewać, obrabiać niwę Bożą. To są ludzie, którzy są na pierwszej linii frontu. I pociski złego uderzają.
ziemię. Ja wzbudzam świeży ogień Ducha Świętego. Świeży ogień Ducha Świętego. Świeży ogień Ducha Świętego. Halleluja. Halleluja. Wszelkie ściśnienie odchodzisz. W imieniu Jezusa. Ja niweluję wszelki stres. Ja związuję każdego demona rozpustającego. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja wzbudzam świeży ogień Ducha Świętego. Świeży ogień. Świeży ogień. Świeże poselstwo. Świeża myśl. Świeża koncepcja Boża. Świeże słowa. Ja wzbudzam ogień. W imieniu Jezusa. Matata brabarara, matasekie teres. Szabana praise, kiedy robisz. W imieniu Jezusa. Alleluja. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Wszelkie ściśnienie odchodzi. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ty podróż Duchu, który wpływa Ci chcesz na nią, aby zasługiwała. Nakazuję Ci odejść od niej w imieniu Jezusa. Odejdź od Bożego Słowa. Nie wolno Ci jej dotykać. Ja wzbudzam świeży ogień. Odsuwam wszelkie ściśnienie od niej w imieniu Jezusa. Wszelki kłamliwy duch zasługiwania odchodzisz teraz. Teraz! Teraz! W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Alleluja. Alleluja. Ja wzbudzam świeży ogień. Wszelkie ściśnienie odchodzi. W imieniu Jezusa. Zniechęcenie odchodzi. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja odsuwam od nich w tej chwili każdą demoniczność. W imieniu Jezusa. Ja wzbudzam świeży ogień. Świeży ogień. Świeży ogień. Alleluja. Świeży ogień. Świeży ogień. Świeży ogień. Do końca. Do końca. Do końca, do końca, do końca, w imieniu Jezusa, do końca, w imieniu Jezusa. Alleluja. 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 Świeży ogień, wszelkie zniechęcenie odchodzi. W imieniu Jezusa. Świeży ogień, świeża wizja. W imieniu Jezusa. Odchodzi każdy lęk. W imieniu Jezusa. Świeży ogień. Ja odsuwam. Każdy z tych ludzi. W imieniu Jezusa. Alleluja. Alleluja. Odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Odrobina kwasu. Gdy wpuszczasz taki kwas, wszystko się zakwasza. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja odsuwam wszelkie ściśnienie. Wszelka demoniczna siła, opresja, na nią odchodzisz teraz, wszelkie zniechęcenie odchodzi. Zniechęcenie każdą demoniczną siłę. Burków, krnowrości, zniechęcenie. Ja wzbudzam świeży ogień. Świeży ogień, świeżą wizję, świeże stworzenie, w imieniu Jezusa. Świeży ogień, szeroki, jasne zrozumienie. Halleluja, halleluja. Ola lasa, 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 ola. Każda opresja odchodzi.
życia wobec nich. Są to prawa kierujące całą rzeczywistością, duchową i materialną. Istnieje takie prawo, że żeby zlikwidować kwas, potrzebujesz zasady. Tylko tak. Gdy w twoim życiu dzieje się coś niepokojącego, to się nie czeka na dalszy rozwój, tylko stosuje się odpowiednie Boże prawidło. Natychmiast reagujesz zasadą Bożą. Natychmiast. Wtedy kwas przestaje działać. To proste. Nie wolno czekać. Stawisz w szeregu swoje problemy i zaatakujesz każdy z nich. Prawdą Bożą. Nie chcesz dzisiaj iść głosić, co mówi prawda. Idźcie i głoście. To proste. Siedzisz w domu. Nie chcę ci się głosić. Wiesz, że tu nie chodzi o zmęczenie. To
nie chodzi o zmęczenie. Ty po prostu nie chcesz. Masz niechęć nieracjonalną. Rozumiesz? Więc co robisz? Idziesz i głosisz. Rozumiesz? Jeżeli się boisz jakiejś rzeczy, boisz się zmiany pracy, paraliżuje cię, to od jutra od rana zaczniesz wysyłać twoje cefałki do nowych prac. Bo Bóg powiedział, wszystko możesz w tym, który cię umacnia, w Chrystusie. Rozumiesz, jak to działa? To jest beznamiętna funkcja. Chcę, żebyś dziś podjął decyzję, że nie będziesz czekał na jakieś dziwne, pozytywne emocje, które mają towarzyszyć twojemu chodzeniu z Bogiem. Rozumiesz mnie? To proste. Robię tak 18 lat. Słowo Boże mówi, gdyż duch działa przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. Chrześcijanie myślą, że oni będą zgodni. Więc w moim przypadku będzie inaczej. W twoim przypadku będzie zawsze tak samo. Ciało będzie działało przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Do końca tego to się nazywa dzisiaj. Na kwas tylko zasada. A jak się przypałęta jakaś pozytywna emocja, to będzie to tak jak zjedzenie kawałka czekolady na diecie. Rozumiesz? Wszystko możesz tym, który cię umacnia w Chrystusie. Jesteś silny, mądry, odpowiedzialny, zdecydowany i nie ulegasz jakimś emocjom. Bo jesteś duchem, który ma duszę i mieszka w ciele. To zasady Boże. Rozumiesz? A wewnętrzne przekonanie to nie jest pozytywny system emocji. Wewnętrzne przekonanie to niezwerbalizowany czynnik w środku ducha, który w niewypowiedziany sposób daje ci znak, że to, co mówi Słowo, jest ostateczną prawdą do twojego życia teraz. To jest wewnętrzne przekonanie. A nie to, jak ja się czuję. Jak się zbawia świat? Uwielbiaj Boga. Wywyższam cię, Panie. Uwielbiamy twoje imię. Ty, który jesteś prawdą ostateczną. Ty, który jesteś życiem przedwiecznym. Ty, który wszystko stworzyłeś mocą twojego słowa. Ty, który zbudziłeś do bytu z niebytu. Ty, który powiedziałeś i stało się. Oh,
grzesznika, każde miejsce. Ojcze, w imieniu Jezusa, my zrozumiemy wszelkie czary, wszelką manipulację, wszelki nacisk na umysły, wszelki wpływ świata, wszelki wpływ religii na umysły. Odsuwamy od Kościoła w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Aniołowie Boży, zstępujcie obecność ludzi teraz. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Odpychajcie od nich, odpychajcie każdą demoniczną siłę. Yeah.
Ciebie pragnę być, twarzą w twarz oglądać Cię, z Tobą jak we, tak do końca. Blisko Ciebie pragnę być, twarzą w twarz oglądać Cię, z Tobą jak we, tak do końca. Blisko Ciebie pragnę być, twarzą w twarz oglądać Cię. Ciebie pragnę być, twarzą w twarz oglądać Cię. Ciebie pragnę być, twarzą w twarz oglądać Cię.
święty, że w Tobie jest centrum Bożego działania. Hula Ravasadu Robusu, umów się z Duchem Świętym. Ty i Duch Święty, Ty i Jezus, umów się z Nim. Powiedz, dziękuję Ci, że we mnie jest centrum dowodzenia. Chłopak i Ravasy, ona ma kantyle Ravasadu Robusu, haka Ravasadu Robusu. Hey, da color, rosso, color, masse. Oh, color, basta, la masse.